never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Lords of the Fallen. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy cały wysoki Kalerat i teraz chciałbym Wam coś pokazać. Otrzymaliśmy klucz do Lenna i otwórzmy sobie tą bramę. To był początek gry. Wiatrak nie. Tak, to był wiatrak w zagajniku. I mamy klucz do tych drzwi. Sprawdźmy, czy to jest lokacja już na nasz poziom. Czy jeszcze musimy zaczekać chwilę. Nie, jest dobrze, jak na razie. Rozpadający topór. Mapa Lenna Klątwy Chłodu. Jedna opcja przejścia tam to świat umbralny. Wpadł nam lek na odmrożenie, czyli podejrzewam, że w tej krainie to będzie nabijany status nam.
No kurczę, ciekawy boss. No dobrze, teraz jeszcze jedno podejście do bossa, ale tym razem postawimy sobie tutaj lampę, byśmy tu się odradzali. Poczniemy, żebyśmy byli pewni, że to będzie tu. Thank you.
Ale przeciwnik jak najbardziej jest do pokonania i to nie jest jakiś bardzo mocny przeciwnik, tylko muszę unikać światu umbralu, bo jest tutaj dodatkowy przeciwnik. No tu nie wiesz, ale już wiem gdzie dokładnie, gdzie jest ten duszek i będę mógł go od razu dorwać. Mogę w walce z tym przeciwnikiem akurat trafić do światła umbralu, bo jest nie do pokonania po prostu. Udało się. Topór strażnika, hełm strażnika i na się
I ruszamy dalej. Sustain me in these most desperate of days, and in the darkness through which I fight, for it seems to encroach ever closer. I fear the weight of this profane work will crush me, or worse. As ever, I turn to you in my moment of doubt, and will endeavor to remember that this role which perturbs me so is merely a necessity in the performance of your will, and in that, I vow to be resolute. Please continue to hold my brother Samuel in your radiant embrace forevermore. In light we walk. Dajmy witalność. Zdjęliśmy przecież piersi, który nam dodawał punktów żywotności. Jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić. Tak. Przedpotopowe dłuto. Tak myślałem właśnie. Super, będziemy mogli teraz ulepszyć sobie latarnię Umbralu znowu. I to też zrobimy. Spróbujmy tak. Czy ona coś ciekawego teraz? Kup. Nic. Wspomnienia, zobaczmy. Nie. Też nic. Lenno. Ruszajmy dalej. Ale myślę, że na tym zakończymy odcinek. Na samym odcinku pójdziemy dalej, sprawdzimy co jest w Lennie, co nas tu czeka. Dzięki za uwagę, liczę na komentarze, łapki. Do następnego, cześć!